tegorocznej edycji Portu Prochowa? Tegoroczny temat to jest takie hasło, a w zasadzie trzy słowa, a w zasadzie zbitka słów, a może jakiś ciąg słów, który naprowadza naszych uczestników, a potem być może odbiorców na pewne tropy. A te trzy słowa, ta zbitka to jest mówi miasto słuchaj, gdzie miasto jest w centrum. Skupiliśmy się w tym roku na dwóch takich działaniach. Jeżeli chodzi o formę, jedną formą zajmuje się Ania, jest to forma takiej instalacji przestrzennej, a ja trochę wspólnie zresztą z wszystkimi, ciężko tak powiedzieć, że ktoś tam super odpowiada za jedną, ale ja natomiast odpowiadam za stronę dźwiękową tego projektu, więc nagrywamy sobie różne nasze takie interpretacje tego naszego hasła Mówi miasto słuchaj i w jakiś sposób staramy się połączyć to z koncepcją instalacji przestrzennej, w której ten materiał dźwiękowy jest niejako skomponowany. Widz, który będzie przychodził, spacerowicz, osoba, która idzie do miejsca, nasz ogród, będzie mogła sobie założyć słuchawki i zeskanować kod QR, za którym będzie ukryte nagranie. Kod QR będzie z kolei wkomponowany w instalację przestrzenną. Będzie mógł sobie usiąść w przestrzeni tego ogrodu, w cieniu naszych drzew i posłuchać tego, co ci młodzi ludzie nagrali, co usłyszeli, co zarejestrowali, co w bardzo minimalny sposób zmiksowali w bardzo prostym programie. Nie robiliśmy tutaj żadnego postprodukcji polegającej na dodawaniu efektów, tylko połączyliśmy całości. W tej części wizualnej uczestnicy też mieli podobny zakres tematów, to znaczy zastanawiali się nad swoją obecnością w mieście, nad tym, co oni chcieliby też przekazać widzom, którzy nas odwiedzą, i tak naprawdę sami wybrali zakres taki tematyczny, nad którym pracowaliśmy. Uczyli się takich podstawowych form właściwie pracy projektowej i w bardzo krótkim czasie stworzyli aż dwie prace. Jedną pracą jest plakat, indywidualnie zrobiony przez każdego z uczestników, który zaczął się robieniem frotaży, odbitek z miejsc, które odwiedzali w ciągu tego tygodnia i w ciągu warsztatów, więc ten plakat jest taką też wizytówką, pamiętnikiem ich doświadczeń z tego tygodnia warsztatowego. Drugą częścią ich pracy wizualnej jest ta instalacja, która znajduje się w ogrodzie, gdzie podeszli do tego trochę grupowo, a trochę indywidualnie. Każdy z nich miał przestrzeń na zastanowienie się i nauczenie się też, jak można językiem obiektu opowiadać o swoich przemyśleniach, o swojej często tożsamości, o tym, jak się odnajdują i w mieście, i w życiu, i na tych warsztatach tak naprawdę. Więc tak, myślę, że to jest super, że udało się znaleźć takie miejsce osobne dla każdego z ich głosów, a jednocześnie one gdzieś tam wybrzmiały razem grupowo. Dostosowujemy się do środowiska i ukrywamy swoje emocje zamiast wyrażać siebie, zamiast być sobą. Boimy się, że inni nie zrozumieją i nie zaakceptują nas. Też ten projekt polega na tym, albo myślę, że my upatrujemy jako organizatorzy siłę w tym, że nie stajemy tutaj na takiej pozycji mistrzów, którzy powiedzą tym uczestnikom, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć taki efekt, tylko w zasadzie jest to rodzaj takiego laboratorium, czy takiego eksperymentu wciąż trwającego, kiedy my dużo rzeczy dowiadujemy się od nich i próbujemy za tymi ich pomysłami iść.
nie oceniać tych pomysłów, tylko raczej je opisywać i rozwijać i mieć odwagę, żeby wyjść z tym w przestrzeń publiczną, pokazać to swojej publiczności, podzielić się, co myślę, że jest szalenie istotne dla nich. No i dla mnie to jest szczególnie istotne w procesie takim twórczym, kiedy ten proces twórczy jest równie ważny, o ile nie ważniejszy niż finalna ta instalacja, która powstaje. Chociaż rzeczywiście, że jest ważna, bo pracujemy na ten efekt finałowy, natomiast to, co się wydarza w trakcie i co wypada, te wszystkie ścinki, które nie wchodzą do głównego projektu, też są dla mnie super interesujące. Nie mówimy im, że to jest złe, tylko że wybieramy rzeczy, które są nam najbardziej pasują w tej chwili, a te rzeczy nigdy nie wiadomo, do czego mogą się jeszcze przydać, więc nie wiadomo, jaki charakter przybierze w przyszłym roku projekt Port Prochownia. Być może będziemy go sklejać właśnie z tych ścinków i zrobimy nowy frotaż. Cześć! Zapraszamy od 14 do 19 przez całe wakacje. Codziennie.